Wracamy do konferencji prasowej z początku stycznia, która miała miejsce dokładnie tutaj, przed tym blokiem energetycznym. Panie pośle, emocje opadły. Jak pan ocenia wydarzenia z tamtego dnia? No, emocje opadły. Dzisiaj wiemy, że to związkowcy to jedno, ale też przebrani funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości w mundury związkowe, kandydaci do Sejmu, radni Rady Miejskiej zakłócali tą konferencję, więc rozumiem, to była polityka. Polityka zagłuszenia prawdy, że jest blok energetyczny wybudowany kosztem 6 miliardów złotych, za który zapłacili ci, którzy kupują energię w Tauronie, i on stoi zepsuty, nie pracuje już dłuższy czas, 2 lata opóźnienia i nie wiemy, kiedy się skończy. Czego dokładnie nie chcieli usłyszeć związkowcy i inne osoby, które zakłócały pana konferencję prasową? To nie raczej, czego nie chcieli usłyszeć związkowcy, a raczej to, czego związkowcy nie chcieli, żeby usłyszało społeczeństwo. Właśnie nie chcieli, żeby społeczeństwo usłyszało, że ten blok tu stoi zepsuty kosztem 6 miliardów złotych, że kadra zarządzająca w Tauronie, która zmienia się jak kalejdoskop, to tylko kolesie, koledzy. Dzisiaj budową tego bloku zarządza kolega ze szkolnej ławy Baty Szydło, kiedyś kierownik radiowęzła w kopalni Brzeszczej. Nie chcieli usłyszeć, że to, że ten blok stoi, że on nie pracuje, to wpływa na cenę energii i drożyznę w Polsce. Związkowcy podczas pana konferencji prasowej krzyczeli, że to wszystko wina Tuska i rządu, który wcześniej zarządzał energetyką. Jak pan do tego się odniesie? Nie da się tego już słuchać. Czy to, że ten blok nie działa, to jest wina Tuska? Czy to, że kopalnia w Jaworznie, ten szyb Grzegorz, 2 lata stoi i marnuje się 208 milionów złotych, to jest wina Tuska? Czy to nie wpływa na cenę energii? No, odpowiedź jest prosta. Coś, co zostało zapłacone i nie pracuje, wpływa na cenę energii. Wpływa na to, że energia jest droga. A argument, że uprawnienia do emisji CO2 są głównym powodem wzrostu cen energii? Te uprawnienia do emisji to są pieniądze, które dostaje polski rząd, które wpływają do budżetu i powinny być przekazane na transformację energetyczną. One niestety są przejadane i od 6 lat nie wykonano prawie nic z tych pieniędzy, żeby poprawić efektywność ekonomiczną polskich elektrowni, budować nowoczesne bloki, farmy wiatrowe, fotowoltaikę. Przejadamy te pieniądze, jeszcze raz mówię, trafiają one do budżetu i są przejadane przez rząd. Czy wobec tego ta piękna wizja, że się w jednym mieście wydobywa i wytwarza energię, jest tylko pewnego rodzaju utopią? Nie, no, plan był bardzo dobry, tak? Połączenie energetyki z jaworzycką kopalnią. Ten blok został zaprojektowany specjalnie pod węgiel z Jaworzna. I tu trzeba zadać pytanie, co z tym projektem, co z tym pomysłem, tak? Związkowcy zaproponowali wspólny okrągły stół i wspólną rozmowę. Czy coś w tej materii się zmieniło? Zaproponowali tylko do mikrofonu, natomiast później nic się nie wydarzyło i dziwne to jest, tak, że to my pytamy o przyszłość kopalni, my pytamy o przyszłość tego bloku energetycznego, a tak naprawdę to my pytamy o przyszłość załogi, która tu pracuje, a nie związkowcy, którzy przyjdą zagłuszyć prawdę o tym, dlaczego ten blok wybudowany, jeszcze raz powtórzę, kosztem 6 miliardów złotych nie pracuje i dlaczego przez 2 lata nie jest drążony szyb w Jaworznie. Tego związkowcy takich pytań nie zadają. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję.